Człowiek to robi podświadomie, ale będzie od razu rozdrażniony. Tak. Jak potrafujecie nie z tego profilu zrobić. Czyli... Czy pan profesor dobrze się czuje? Fatalnie, ale nie szkodzi mnie, to już nic nie przeszkadza. To może na pan profesor tutaj usiadł. No właśnie, dlatego nikt nam za to nie płaci. Bo no, my nie robimy tego zawodowo. Nie. Z tego 5 minut. Cześć, to jest Szymon, a to jest Kamil. Dzisiaj w Co Ważne, To Ważne pomówimy o tym, jak być szczęśliwym z panem profesorem i reżyserem Krzysztofem Zanussim. Czy realizuje pan to, co chciał realizować w życiu? Czy jest pan człowiekiem spełnionym? Szczęśliwym? Pana, to są pytania, które pewnie zabrzmią na sądzie ostatecznym. Nie wiadomo tego do końca. Bardzo, jak na te możliwości, czasy, w których żyłem, jak na moją osobowość, to uważam, że dane mi było bardzo dużo. To znaczy, nie to, że ja osiągnąłem wiele, ale dane mi było osiągnąć wiele, bo nie przypisuję sobie jakiejś nadzwyczajnej zasługi. No a jeśli chodzi o to, moje aspiracje, oczekiwania, to oczywiście chciałem dużo więcej zrobić w życiu, jak chyba każdy, chyba tak musi być. Jakbyśmy działali na poziomie tego, co naprawdę robimy, no to bylibyśmy bez, jakby tak powiedzieć, bez dynamiki pewnej. Zawsze trzeba mieć zamiary, które przewyższają możliwości. Wtedy dopiero do czegoś naprawdę zmierzamy. Czyli trzeba się rozwijać cały czas. Proszę pana, to jest pojęcie, które właśnie trzeba bardzo uogólnić. Proszę wyjrzeć za okno, widać tu całą masę roślin. W większości myśmy sadzili to na piasku. Jestem otoczony chmarą psów, których chrapanie pewnie po chwili będzie słychać. Oj, przepraszam bardzo, muszę na chwileczkę im otworzyć. Skoro realizuje pan to, co zamierzył, to może powiedzieć, że realizuje pan swój wartościowy cel. Czyli idąc za tym, czy człowiek szczęśliwy to człowiek, który jest zgodny z własnym sumieniem? Proszę pana, to niestety tutaj jesteśmy na grząskim polu nieklarownej definicji. Bo dzisiaj ja myślę, że pan rozumie szczęście podobnie do mnie, ale na przykład nie wiem, czy nasi słuchacze tak samo to rozumieją. Bo dzisiaj szczęście najczęściej jest pojmowane jako rodzaj błogostanu. Czyli jak jest przyjemnie, to jestem szczęśliwy. Ja wtedy cynicznie zawsze mówię, słuchajcie, nie ma większego błogostanu niż narkotyki. Należy brać narkotyki i będziemy w stałym błogostanie, potem po kilkunastu lat pewnie umrzemy, ale będzie spełniony ten postulat, żeby było przyjemnie. Chyba że zrobimy zastrzeżenie, że szczęście to nie jest żadna przyjemność. Biologicznie jesteśmy skazani na to, żeby cały czas się odradzać. Ja tak jakoś przerwałem poprzednie zdanie, kiedy chciałem powiedzieć o tym, co to widzę za oknem i z moimi psami. W życiu albo się rośnie, albo się karleje. Nie ma możliwości stać w miejscu. Ta sama pozycja po paru latach staje się już pozycją jakby wsteczną, przegraną. Kiedyś to było osiągnięcie, a teraz to już jest marazm. Więc rozwój człowieka jest pewną oznaką, jakby to powiedzieć, duchowego zdrowia. Ale czy my to nazywamy szczęściem? Szczęściem jest dla mnie poczucie sensu. Jeżeli ja odczuwam sens mojego istnienia i nie uważam, że to jest absurd, i świat wokół mnie nie jest absurdalny, tylko ma jakiś ukryty sens, bo ja tego sensu oczywiście do końca nie rozumiem, ale go przeczuwam. No to wtedy jestem człowiekiem otwartym na taką myśl, jaką jest Bóg, istnienie Boga. Wynika z tego, że ja czuję tajemnicę, czuję, że jest ktoś, jest inteligencja wyższa, która tym światem jakoś zarządza i ja ślady tego czasami gdzieś odkrywam. To są te szczęśliwe momenty, kiedy odczuwam czyjąś obecność i właśnie sens w tym, co się dzieje. A potem dzieją się rzeczy niepojęte. No jak mogę odkryć sens? Dlaczego były obozy koncentracyjne, gułagi? Dlaczego tyle zła jest bezkarnego?
Oczywiście gubię się w tym, ja tego nie pojmuję, ale jeżeli nie wątpię, że jakiś sens za tym stoi, chociaż to jest dla mnie niedostępne, no to mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym, bo nie jestem człowiekiem... Drugą stroną brak szczęścia to jest rozpacz. Nie ma nic po drodze. No można być jeszcze otępiałym, można być po prostu człowiekiem otępiałym, który patrzy na życie z pozycji szczura. Ale to jest bardzo smutne, no ja nie chcę w sumie mówić szczurom, ale mówię, taka pozycja gryzonia, taka pozycja przyziemna, jak się ja niczym nie zastanawiam, nic, o nic nie pytam. No i znowu, ma mi być przyjemnie, tak? Nie będzie wiecznie przyjemnie, bo no, czasem nawet człowiek odczuwa, to jest jednego z moich filmów, ale to jest takie poważne zdanie o tym, że nawet w cierpieniu można odnaleźć sens i wtedy człowiek może powiedzieć, że jest w jakimś sensie szczęśliwy. Oczywiście jeszcze cierpienia nie należy szukać i cierpiętnictwo jest wręcz jakimś błędem. Ale to tak jest, że jeśli się potrafimy pogodzić z cierpieniem, albo potrafimy pojąć, że to cierpienie można na przykład za kogoś ofiarować, to jest taka mistyczna koncepcja, która jest wpisana w chrześcijaństwo i inne religie. Nie słyszałem, żeby podobnie na to patrzyły. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!